Minister w kancelarii premiera Michał Cieślak proponuje konsultacje, których celem będzie wypracowanie nowych narzędzi dla rozwoju samorządów. Powstanie projekt ustawy, który odpowie na największe systemowe bariery, z jakimi dziś mierzy się samorząd terytorialny. Minęły 3 dekady współczesnego samorządu. Minister w kancelarii premiera Michał Cieślak proponuje konsultacje, które ułatwiają kolejny etap ich rozwoju. 3 wyzwania, w obszarze których chcielibyśmy przeprowadzić te ogłoszone dzisiaj konsultacje. To przede wszystkim ułatwienie inwestycji o znaczeniu rozwojowym, oczywiście inwestycji o charakterze pożytku publicznego. I tutaj chcielibyśmy ograniczyć bariery, wyeliminować te bariery legislacyjne. Kolejnym wyzwaniem będą nowe źródła finansowania samorządów i 3. poprawa jakości usług publicznych, dodał Michał Cieślak. Namawiam i proszę o to, aby związki i organizacje samorządowe, ale również i bezpośredni wójtowie, włodarze przesyłali propozycje, nad którymi będziemy mogli się pochylić, które będziemy mogli analizować. Uwagi nadesłane do kancelarii premiera będą poddane analizie przez Departament Współpracy z Samorządem w KPRM oraz Radzie Samorządowej przy Prezesie Rady Ministrów. Wypracowane propozycje legislacyjne trafią do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.